są obyte i można z nimi rozmawiać na różne tematy. WTF, WTF, WTF! A, i nie, fragmenty, które tu widzicie gier, bo ja co prawda mam kanał też gamingowy, gdzie zajmuję się grami, ale nie pochodzę stamtąd. Gram tylko w gry klockowe, nie gram w tak zwane dorosłe gry. W sensie, no, gram tylko w klockowe gry. Jeśli nie byliście na moim kanale gamingowym, to was serdecznie tu zapraszam, obejrzyj sobie. No jest fajnie, jest klockowo. Cześć! Witam was, moje drogie fany, w kolejnym odcinku na moim kanale WTF Kloc, na którym badamy, czy to w ogóle fajny kloc, zadając sobie to pytanie. Jeżeli się tu znajdujecie, to znaczy, może oznaczać tylko dwie rzeczy. Albo jesteście fanami Wonder Woman, chińskich klocków, ogólnie rzeczy z AliExpress, albo jesteście fanami Passiflory. Nie wiem, co mnie powinno bardziej, moi drodzy, martwić. Natomiast dziś tak jest, wracamy sobie do klocków z AliExpress. AliExpress to już przerabialiśmy kilka zestawów. Wiemy już, że generalnie ten kloc raczej zły nie jest, raczej jakościowo jest dobry. No niemniej jest to jeszcze ostatnia rzecz z mojego pierwszego zamówienia AliExpressowego, które no chciałbym w końcu skończyć omawiać. Byśmy albo mogli złożyć drugie zamówienie z AliExpress z ciekawymi figurkami, albo po prostu mieć ten etap zamknięty za sobą. Moi drodzy, otwieramy sobie figurki z AliExpress. Wiecie, być może tutaj mi siadło, być może kiedyś zamówimy sobie jakieś AliExpressy i one mi już nie siądą, okażą się fatalnym klocem, tak? Nie jest to wykluczone, moi drodzy. A no, podstaweczka oczywiście taka, że możecie obejrzeć mój aparat. Moją twarz udało się nie zobaczyć. No i mamy tu Wonder Woman z trzema dłońmi. Spójrzcie, daj nam jedną dłoń bonusową. Dzięki AliExpress jak najbardziej. Nie, mamy tu Wonder Woman, która... Znaczy, ja nie wiem, czy to jest do końca Wonder Woman. Ona mi wygląda jak Wonder Woman, ale pewnie wy mnie zaraz możecie wyprowadzić z błędu, bo ja tak się znam na kanonie DC. Jak wiecie, jak no... No na mało którym kanonie taki nie znam jak na DC, po prostu nie lubię go. No i spójrzmy, co ciekawe, figurka była już mocno zmontowana na starcie. No i cóż, moi drodzy, no ciężko nie odnieść wrażenia, że mamy tu do czynienia z Wonder Woman, która się zorientowała, że praca superbohatera nie jest tak opłacalna jak praca w Passiflorze. Nie poznam nowy narybek Passiflory. A ciężko nie odnieść wrażenia, że właśnie ona z takiej Passiflory no po prostu się wywodzi, tak? Ciężko tu nie odnieść wrażenia, że ten różowy strój to nie jest strój superbohaterki. Przynajmniej nie takiej, co ratuje miasto, moi drodzy. Natomiast do tego nadruku też no nie można się przyczepić, bo jest wyraźny, jest fajny. Brak tu jakichkolwiek błędów, no to karconuszki krzywo. Brak tu większych błędów, no dobra, nazwijmy to, bo takie tu to jeszcze wybaczamy. Jakość jest więc okej. Tu to wcięcie w talii, jakież duże to wcięcie w talii. I nawet na plecach. Nie wiem, co to jest ten tu u góry różowy fragment i po co jakoś się trzyma. Nie mam pojęcia, co to ma symbolizować. Natomiast tak jak mówię, no nadrukowo nie można się tu niczego przyczepić. Natomiast sama idea... Znaczy wiecie, z jednej strony posądziłbym tych Chińczyków o coś takiego, że taka postać faktycznie istniała i że oni nie mają takiej fantazji, by takie jeszcze wymyślać. Z drugiej strony czasem tworzą takie potworki, że właśnie mu wymyśli, że to właśnie oni specjalnie zrobili różową Wonder Woman. Oni są nieprzewidywani, naprawdę ciężko, więc wy fani wszyscy DC, określcie mi, czy taka Wonder Woman naprawdę istniała, czy to jednak jest ta postać, wszyscy dobrze wiemy skąd. A, ma również ona włoski. Włoski, o dziwo, to jest plastik, ale jakiś taki miększy. No i nie jestem... Czy w Lego bym tak nie zrobił, ale tu to robię i się nie boję, mimo skoro się złamie, co świadczy dobrze o w miarę jakości tego wszystkiego. No tu jest wadka, bo trochę włosy, widzicie, tu im zeszedł nadruk, zadrukowały się troszkę włoski. No ta gwiazdka też tak nie do końca na środku się nadrukowała i w ogóle jest taka trochę, jakby on trzylatek rysował, trzyletni Chińczyk, no oby nie. Natomiast jeżeli taką figurkę postawimy sobie na półce za szybą i nikt jej nie dotknie, to możemy śmiało mu wkręcać, że to jest oryginalne Lego i on to łyknie bez problemu, niczym panie z Passiflory. To też o dziwo, jest bardzo dobre jakościowo, bardzo też złudne, podobne do Lego. Moi drodzy, jest to ostatnia więc figurka z AliExpressa, która trafia tu na mój kanał, ale jest inne trochę niż z Lego, mimo, bo Lego chyba inne są te lasta, nie? To jest taki inny kształt, inny wzór. Moi drodzy, mamy więc wszystkie AliExpressy, wszystkie postacie póki co oczywiście za sobą. Myślę, że AliExpress wróci, bo te figurki, kurczę, one są po 4 zł, często nawet tańsze. Brak trochę opakowania jest taki słaby, bo jest zawsze to opakowanie, to jest taka beka, jeszcze zanim coś otworzymy. Natomiast, kurczę, no nie jest źle, jakby za półką, za szybą. No, możemy postawić i się nie wstydzić za jej wygląd, a i nawet w dotyku jest ok. Nic nam tu nie chodzi za luźno, no tu takie wypada, jak był przy pracy. Oczywiście jakościowo czuć, że to jest ciut słabszy klocek niż Lego.
czuć to w palcach, ale nie na tyle, że wiecie, żeby to dyskwalifikowało. No tu znowu dłoń chodzi ciężko, ręka chodzi normalnie, tu chodzi lekko lżej ta ręka i dłoń chodzi też normalnie. Ale to już normał Chińczyków, moi drodzy. Jednak mamy świadomość tego, że z Lego byśmy taką figurkę zapłacili znacznie więcej niż 4 zł. Myślę, że nie mamy się czego bać. No AliExpress, no ja firmą jaką jest, taką jest, ale o to jakoś gdzieś dba. No i pytanie teraz, czy dba o jakość superbohaterstwa, czy o jakość i poziom pasiflory. Stwierdźcie już to sami, moi drodzy. Nie jest źle, nie jest źle. Także w ogóle to fajne, w miarę w ogóle jest to fajne i śmiało na 8 taki, ta jakość kloca może zasłużyć. Kurczę, taki zestaw muszę się z Ali przymierzyć. Zobaczymy. Natomiast wiecie, figurka figurce nierówna, więc myślę, że Ali będziemy testowali dalej, aż trafimy na coś słabego. Kiedyś musimy trafić na coś słabego. Dzięki za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych, gdyż WTF kloc nie ustaje w badaniu, czy to w ogóle fajny kloc. Dzięki, bye!